Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiasolec, a ja witam was w kolejnym odcinku z American Truck Simulator z chłopakami. Jest dzisiaj ze mną Jaro. Siemaneczko. Jest Tanas. Tanas jest, czy nie ma Tanasa? Ale jest, nie. Jestem. Jestem. Jest i Green. Siema, siema. Jest Dawidek. Dzień dobry. No i Friku tam się gdzieś schował, nie chce się pokazać. Siemanko. Dobra, no to Jaro zaczyna zlecić, ja tu gdzieś w środeczku sobie stanę. Albo na końcu polecimy. Tak robimy chyba, Green Bay jest ostatni, a polecę przedostatni. Nie wiem, ta nas leci teraz. Dzisiaj taki troszkę większy, komu wiem, miała być z drugiej perspektywy kamerka. Jeżeli wszystko się uda fajnie dopasować, to będziecie mieli tutaj z tyłu, druga się nagrywa. Także myślę, że będzie easy. Dobra, tu ładnie chłopaki wyjeżdżają. Ta nas wyjechać nie może. Tanas już tę nazukę wyjaśnia. Człowieku, no imigranci mu skaczą po tej naczepie z tyłu. Żebyś wiedział, to trzymają mnie. Nie no, impreza będzie ładna. Czekajcie, ja sobie muszę. Nie chcę puścić ty, to nie za gity. Co, ty niech nie możesz przejechać? Czekaj, nie może wyjechać. A gdzie ty coś wjechał? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Tylko weź go mi tam. A, na bo tu... No, nie go. Poczekaj. Nie, musi pójdzie, musi urwać sprzęgło i wtedy. Ze sprzęgłą muszę. Nie, ty jedziesz, ty jedź, Dawidek. Na pewno? Jo, ja będę na tamten, na twoje pick-upy patrzył sobie. Dobra. A, no tak, no bo przecież ja mam furki na pace, her. Jo, dokładnie. Czekajcie, bo tu będzie ciężko mi wyjechać, pewnie się złamać. Mam strasznie długą naczepę dzisiaj, ale nie, poszło bez zbędnych problemów. Lecimy sobie ogólnie do San Francisco i możecie się teraz spodziewać, że będziemy troszkę więcej gadać. Ogólnie chłopaki, możecie tam chwilę przystanąć, bo my mamy czerwone. Spokojnie. To nam odjedzie tak za daleko. Ale to zaraz wygonimy. Jak tam Greeny się z tyłu trzymasz? No, wyjechałeś już? Tak, dobra, to gitara siema. No. Dawaj, czy dawaj zielone. No chętnie, ale wiesz, no, mimo niku nie mam na to wpływu. Ty kurde, czemu? Co tu nie zaświeci się? Wy na zielone wyjechaliście? To co to za układy, Green? Na zielonym. Dobra, jest zielone. Kijowe układy. Dobra. No i żeście tak specjalnie pewnie zrobili. Ta nas tu zachwacił ten, jakieś kable. Pewnie czerwony ci zabronił, co? Dobra, już ciśniemy za wami. No i takie ogólnie będziemy sobie od czasu do czasu pykać konwoje, że tak powiem. Chłopaki większość tutaj wyznawcy, że tak powiem, ETS-a. Ale na ETS-a też dali się namówić. No nie! No chyba sobie jaja robicie! No czerwone! No czerwone ty, ja pierdzielę! Dobra, dobra, wiem gdzie. Sam chciałem jechać przed ostatni. Dobra, tutaj mamy... Zwolnijmy to. Mhm. Jak dojadą do nas. Dobra, czerwone. Tam jakiś skate paro, nie wiem. Boże, co on się tam rzuca, ty? Ale trochę sztucznie jeżdżą. Jakoś tu mogliby zrobić tu tego. Backflipa jakiegoś czy coś w tym stylu, a tu nic. No, szkoda, że czasówek nie ma w Ameryce. O, halo. Jeszcze macie czerwone? No. 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 Człowieku, ja już tu będę strzelał. Nie, jest, poszło. Szybcy i wściekli. Jedynka, dwójka, kurde, zdusił sprzęgło. Wy już pewnie tam... spalił sprzęgło. Weźcie już pewnie w połowie trasy, co? No, my no, już dojechali. No, normalnie. Ej, jak będzie już jakieś zielone, to stańcie, nie? Teraz poczekamy wszyscy razem na czerwone. Tylko ciekawy jestem, że pewnie jakbyśmy startowali na zielone wszyscy, to i tak nas czerwone złapie, bo zanim ruszymy, to chwila minie. No, już nie ma świateł po drodze. A, no to gitara się ma, już widzę was tam. Gdzieś was tam już widzę w oddali. Następny odcinek prawdopodobnie z ETS-a pojawi się właśnie u Tanasa. Tak. A później do chłopaków też zapraszam, do wszystkich będziecie mieli linki w opisie. I mam nadzieję, że u Jara tam pewnie jakieś na live'ika możecie sobie wbić, bo pewnie z ATS-a kiedy się pojawi jakiś konwój, co Jaro? Mhm, no pewnie ta, nie? No, także fajnie, byśmy mogli sobie od czasu do czasu popykać, bo nie powiem, dawno w ATS-a się nie grało. Kiedyś początek ATS-a jak był, to o Jezu, no life'iło się troszeczkę. No ale w ostatnim czasie trochę ten ETS nam upadł na kanale, jak sami widzicie. Ogólnie wczoraj do Dawidka chyba nagrywaliście, nie? ETS-a? Tak. Czy... tak, tak, tak. No to zapraszam, bo podobno niezłe dymy tam były. To niezłe. To na pace coś się tam wiozło, słyszałem. Dobra, my już jesteśmy przy was, Greenu jeszcze tam w oddali, gdzieś go widzę w lusterkach.
Tam ponoć były dymy, tam były dymy z renówką, gościu. No słyszałem, słyszałem. O, Green, no dawaj, dawaj tam. Dwójkę wyrzuć. Na samą drogę na wsteczną przejechał. Żartujesz. Ale trzeba zrobić kiedyś taki kurwa challenge. Na wstecznym całą drogę. Ja o, ja pierdzielę. No to trzeba byłoby robić, nie wiem, ze 100 mil i dobre 50 minut by wyszło. No ciekawy jeszcze z naczepami, nie? No także. Wydaje mi się, żebyś nie dojechał. Ciężko by na tym wstecznym. Kurwicy byś dostał po paru zakrętach, wiesz? No i wydaje się, że szybko by dostał bana, jakby jechał na wstecznym. No to go wyjaśnił tam. Jedziesz Bolek? Jo, ja jadę, ja tam widzę twoje te... poczekaj, co? Mustangi. I twoje pick-upy z tyłu. Tam w tym jednym to szybka zbita widziałem z przodu, ale to się wyklepie chyba. Tanas mechanik to już powinien tym się zajmować. Ty, Tanas, a tam na tej twojej przyczepie imigranci za mocno nie skaczą, kurwa, nie latają? Ja nie jestem zlej. Bo człowieku, tam bramy się jeden trzymał, widziałem na początku, nie chciał cię puścić. Ale uważaj, gościu, żeby oni tam towaru nie zniszczyli, nie? O, i wszystko na mnie leci. Tam Afrika rzucają, tam manekiny wrzucają. No. Weźmy trochę, dzwonimy, bo Greena nie widzę. Nie, spokojnie, ja cię widzę. No, jo? No dobra, no to tak, będziemy jeszcze... Wiesz, moje chomiki mechaniczne trochę wolniej. Dokładnie. Biegają niż wasze Mustangi, nie? Dobra, to my sobie tutaj lecimy. Czekaj, ja sobie zobaczę. Kto pierwszy? Pierwszy jedzie na pewno Jaro, drugi jedzie Tanas, trzeci jedzie Freaku, czwarty jedzie Dawidek, ja i Green. Dobrze? Dobrze. Dokładnie. No i gitara się ma. Także zapraszam do Dawidka i jeśli wybijecie u niego 300 łapek pod ETS-em, Boże, bo musi mi ATS, to tak jak Dawidek powiedział, poleci na wstecznym odcinek. Ja wam to obiecuję, ja tego dopilnuję, ale musi być 300 łapek. Dobra, robimy multikompa. Freaku już tam z prawej strony laptop uleży, kurde, ja u mnie zajeba. Ty, Tana, spytaj się imigrantów swoich, czy mi laptopa nie zwinęli z tego, z ciągnika. Ale kurwy. Kurwy. To tam wyjaśnił. O, skubany. No proszę to oddać laptopa. To już tam jakieś paliwo? Tam człowieku na części ja on poszedł. Pełny bagier. Pełny. Ale Tanas jednak jest najlepszy. Najpierw ich wyzwał, potem proszę oddać laptopa. Jeszcze trochę kultury jest. Po prawej stronie można zauważyć stację meteorologiczną. Ty gościu, przecież ty teraz gadasz jak ten kurwa co gotuje i no wiem, no. Drodzy państwo, witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku ugotujemy sobie kiełbasę polską przysmażaną. Nie polecam dzisiaj... Magda Gessler. Dlaczego woda jest mokra? Bo nie słucha. To prawa autorskie. Jo, dokładnie. Dobra, my skręcamy. Film zablokowany w 10. Ale on naprawdę tak śmiesznie gada ten koleś. Ja on tak fajnie, nie wiem czy oglądałeś ten kabaret. O Boże! Kurwa! Co się stało? Czekaj! Wyhamowałem. Nie... Dawidek, co jest? O, suka. Dawidek. O, nie ma go już. Ja pierdolę, ty! Internet Dawidka go wyjaśniły. Internety go wyjaśniły. Ty, prawa autorskiego dopadły. O, skubaniec stary. Ja zdążyłem schamować przed niego naczepą, bo tam już z tych samochodów nie było nic. Walił, bo się w końcu rozpędziłem, także wiesz. Ale wyhamowałeś? Bo już później... Da. Już nie patrzymy. O, no to niezły Dawidek tam. Monika wyjaśniła mu światło na sukę chyba znowu. Nie, wiesz co, bo myślałem się, że o te 300 łapek chodziło. A mi się wydaje, że już poszedł. Poszedł nagrywać. Tak. Tak, poleciał na singla. O kurde, no to ładnie, ładnie. Nie, poszedł rzucać już. Poszedł już rzucać. Filmik. A bo on jeszcze nie udostępnił tego chyba, nie? Tam na nie, to dopiero będzie. Na południe jest, także akurat zapraszam, bo u mnie to będzie ale ten wieczorem odcinek. Także już możecie się spodziewać u Dawidka, że poleci na kanale. Dobra, my tu będziemy sobie zaraz gdzieś skręcać, widzę, na lewo. Na prawo, w górę i w dół. Dobra. Myk. Ty imigranty mi tańczą w tym. Ty tam masz gorzej na zakrętach, ci powiem. Właśnie widzę, coś ci się przyczepa trochę rusza. Daj mi spokój. No ale tu powiem ci śmiechy chichy, a tu nagle je stanął, nie? To powiem ci się gorąco mi się zrobiło. Ja przywaliłem. Jo? No, za długa ciężarówka, nie? Jarosławski duży pinkler. Co ty tam wieziesz, butelki? Nie, to ja wiozę puste butelki chyba. Ale czemu ja mam taki duży pink, bo kogo pytałeś, bo już mnie co ja wiozę? Aha.
Panowie, wyszło nawet, takim... nie wiem. A co nagrywaliście? Coś podobie co ja. A też sobie takie modujemy, wiesz? Opony. Seria będzie taka... Widzowie będą podsyłać mody i będziemy robić takie... No, także już jak widzicie, zapraszam do Jara, jeśli ktoś tam jest... ktoś bardzo lubi sobie oglądać ATS-a, ETS-a, to właśnie zapraszam do Jara, bo... Jaro tam naprawdę sobie lubi pocisnąć. Ale tu susza, panowie, powiem wam, że no tu orka na 4 skiby by poszła. No, Jaro, Jaro, tu byś pola robił, powiem ci. No chłopie, no tu ja bym ten kanion zorał. No to ładne dyby by były. Jo, jak widziałem gdzieś zdjęcia kiedyś, a nie wiem czy to było Massachusetts, nie wiem, Kalifornia, to powiem wam, że tam pola po 1000 hektarów, nie, jeden, dwa kombajny, takie ogromne, ale to takie przekozackie jak wy mieliście na serii, nie? No i jadą cały czas, ale tam nie ma nic, drzew, totalnie masz pustynię jakby, że końca nie widać takich pól po 1000 hektarów w jednym kawałku, nie? No ale plonów też nie ma, nie, plonów nie ma jakichś tam galantych, nie? No to wiadomo, na piasku to za dużo się nie wychowa. Ale no, zdjęcia gdzieś widziałem, ktoś takie ogarnięte zdjęcia robił, mega widok. Ej, powiem wam, że faktycznie przydałoby się coś nowego już do tego ATS-a. Dawno nie było, pamiętam jeszcze na początku to co miesiąc coś wychodziło. I fajnie się nagrywało, chciało się nagrywać, bo coś nowego zawsze było do spojrzenia. No ale w ostatnim czasie nic ciekawego nie ma. Coś widziałem, że niby mapy mają powiększać troszeczkę, bo ludzie narzekali na te odległości, bo tak jak wy mówiliście wczoraj, ta nas przyzwyczajony był do ATS-a, powiedziałeś chyba Dawidkowi, ile? 1000 kilometrów czy mil? No to tutaj, robimy to gdzieś w około 20-25 minut, jeżeli dość sprawnie to pójdzie. A normalnie w ETS-ie jest dłuższa mapa, no prawie godzinę to wyszło u chłopaków, także ludzie narzekają, żeby porobić sobie długie ładunki, bo tutaj prawie można powiedzieć, że od dwóch najdalszych od siebie punktów to jest 40-45 minut drogi, także co to jest za granie? Ja pamiętam kiedyś w ETS-a to półtorej godziny chyba drogę robiłem. Kiedyś to się grało, ja cię kręcę. No ale... Słychać mnie? Ja już się... Weźcie, bo ja już mam stracha, od dwóch dni mam taki słaby internet, że to jest porażka. Przez, nie wiem, przez ten deszcz chyba. Zrywa mi tak połączenia ciągle, że masakra. Ej, ja trochę was doszedłem. Ty masz radiówkę? Dobra, ja cię... No. Radiówkę, no to przerąbane, bo jak pada to zakuszenie... Przekichane. Ale powiem ci dobrze, że chociaż mam taki internet, bo jak miałem wcześniej, czekaj, z Neostrady. 512 płaciłem 50 zł, a tam nawet 200 jak to się mówi? 200, poczekaj, 56. No, to tam wiesz ile, po ile mi ściągało? Po 40 kilobajtów na sekundę. No, to był ból to dopiero. To stary, mi się strona włączała, ja jak przychodziłem ze szkoły, włączałem sobie jakąś YouTube'a, czy tam Face'a to nie było, naszą klasę. I na dół na obiad szedłem, no to się załadowało jako tako. Człowiek sprawdził coś i się nudziło to i się pościągało się jakieś gry najczęściej w szkole. Przynosiło się na kompa i się grało, bo o grze MP to nie było mowy nawet z takim internetem. No przy takim internecie to nie ma szans. Wiesz, później następne jest to, że chciałem kolejny internet u, nie wiem, 4, 5, 6 domów dalej. Sąsiad mieszka trochę na górce, nie? U niego lekka antena i już z miasta taki lepszy internet ściąga, że tam wiesz, no z 15 ma jak nic. I naprawdę fajnie to chodzi. A u mnie jak przyjechał to powiedział, że antenę trzeba byłoby z 10 metrów nad dom chyba zrobić, żeby mi sygnał ściągnęło. No to przy lepszych wiatrach, przy małych wiatrach nawet, no to już by tej anteny nie było dawno. Nie wiem jakie by wzmocnienia tu trzeba było robić. No a z tym internetem nie mam źle, bo mam od siebie 200 metrów antenę od chaty. No i nie powiem, to połączenie jak jest, no to jest stałe. Nie ma tak, że wiesz, mam jakiś tam problem. No chyba, że raz tam miałem coś, było właśnie na łączu, że mi po 100 kilobajtów ściągało i tak zrywało, że co 10 minut nic nie mogłem zrobić. Ale teraz się uspokoiło i jest całkiem, także nie mam co narzekać, jedynie na cenę, no ale trudno. Takie życie na wsi. Ale masz przynajmniej kontakt ze światem. Nie jest jakiś tam tragiczny jak kiedyś, nie? Już nie narzekam, bo jakoś tego mogę pograć i na MP i no ogólnie coś ściągnąć, pobrać, to już jest nawet. Ale powiem wam, fajna droga tu teraz się trafiła. Lubię taki krajobraz ogólnie, dlatego tutaj bardziej byłem za właśnie ATS-em.
A Chatez ma ogólnie widoki, fajnie zrobiona mapa jest, tylko no naprawdę, jak powiedziałeś wcześniej, ta mapa jest za mała. Za mała, dokładnie, jeżeli ktoś lubi grać, bo jeżeli ktoś lubi grać, to lubi długie trasy, bo to jest fajnie, bo musisz się przespać, musisz zatankować, musisz takie, no pełno takich różnych czynników na to wpływa, że już jedziesz dzień, noc czasami, no a niestety tutaj, no w ATS-ie tego nie ma. Dzisiaj ogólnie, jak sami widzicie, trafiliśmy, nagrywamy ten odcinek wcześniej, dlatego też mamy dzień w ATS-ie, bo pierwsze dwa czy trzy odcinki, jak nagrywaliśmy, każdy był w nocy. Bo tutaj jakoś jest chyba, że albo to idzie czas realnie, tylko o godzinę chyba jest jakoś przestawiony, bo to czas, nie wiem, z Las Vegas chyba oni biorą do tej gry? Coś w tym stylu jest? Tam jest godzina czy dwie właśnie różnicy, a tak to on leci realnie. A jak nie leci realnie, to on po prostu jest o połowę szybszy i dwa razy jest dzień, dwa razy jest noc w ciągu 24 godzin. Także właśnie jakoś to jest to zrobione i zawsze wieczorami trafialiśmy sobie na noc, ale po nocy jak się jeździ, to nie ma tego klimatu na filmiku. Bo pierwszych to tak jak ciebie, Jaro, już by z daleka nie było właśnie widać ani nic. Greena to tylko bym światła widział w lusterkach. Tanas, jak tam twoje imigranty? Czekaj, zwolnię. No dobrze, uspokoili się, chyba się już wybawili bardzo. Chyba tam ich na zakręcie ładnie przeciągłeś na ręcznym, dlatego no. Może. No, także no, 19 kanał. Czy do szpitala ich zabię? Do szpitala. Nie wiem, tam dawaj od razu do roboty. Czerwony, no. Najlepiej. O, jest, wreszcie ktoś z nami został. Friku został. Zwolnimy tutaj nas, bo oni stanęli na czerwonym. Dobra, easy. Pik, pak. O, zaraz powinniśmy startować chyba. Nie, to światło to się naprawdę tutaj długo panuje. No, bardzo długo. Jest i Greenu. No, no przez 3, światło 2, 1, Saska Kempa. No ty nie, co no, jest? Kempa. O, już miałem dzwonić. Niech mi to włączą. Jaro, ile tam kilometrów? Mhm. Ile zostało kilometrów? 78. 278. No to super. Odcinek będzie 25 minutek gdzieś. No, to my zaraz dolecimy, to 250 to już jest rzut. No, to jest chwila. No to fajnie, nie, lubię takie trasy właśnie, żeby na odcinku ją zrobić, bo tak to bym, jak ZTS-a, to właśnie bym musiał brać krótszą. O, czerwone hery. O, no to super. Tutaj to nie ma świateł. My was dojedziemy tak. Możecie jechać. Tak, bo tu jest ten. Tu ale jest na dole mamy czerwone. A, tu, tu jesteście, no tak. I tak zielone tam było. No no jo, bo tutaj jest ograniczenie, zapomniałem. Tutaj jest wolniej, bo czerwona, z górki jak ta, się ta, ta. Nie, powiem wam, że teraz ATS mam nadzieję, że będzie częściej, bo widzicie, mamy często się zgrać, jakbyśmy z Tanasem i Adasiem. We dwóch to tak, no, no zrobiłby odcinek, tak, ale no nie ma to jak się jedzie takim konwojem. Na Adasiem, no widzicie, Adas jest wieczorkami tylko i niestety, no lepiej nagrać farminga niż lecieć tego ATS-a i to kiedyś to się tam by udało pewnie. O, chyba za mną Greenu zajechał, bo od razu w kabinie mi się widna zrobiło. Tak, tak. O, tam mogę przygasić te światła. Nie, dobrze. O, super, pięknie, kurde, możecie sobie darmo tapicerkę popodziwiać, jaka czysta. Słuchajcie, ja muszę stanąć na stacji, bo mogę zaraz nigdzie nie dojechać. Dobra, no, nie ma problemu. Mi się kończy. Tam nas to weź tam imigrantom po snickersie kup. Dobra. Nie będziesz ich głodził przecież, bo jeszcze jakąś karę dostaniesz później. W ogóle tu chcieli wysiąść gdzieś na stacji, tak więc... No nie żartuj! No nie wierzę, że złapie mnie. Dawaj, dobra, dawaj, ciśnij. Już nic nie powiem, ja czy nie ten, już tyle to tam. Ja jeszcze zostałeś? Jadę. O, nie, no już. To teraz zapomniałem, bo przecież i tak będziemy na stacji, to jeszcze pewnie będzie nas dogonił, ale dobra, bo to będziesz tam tęsknił za nami. No dokładnie. Wy byście za mną tęsknił. No właśnie, tam dokładnie. Będzie tam z imigrantami by płakał. O, tu jakieś bogate dzielnice chyba? Tam będzie stać. Każda firma? Ta nas emigranty ci się wysypują. Gdzie wyskakują? Może wyskakują? Matko bosko, tu jeden szedł już, ty po chodniku idzie. Ej, weź go zgarnij na pakę, człowieku, od razu tam... Ja tylko wycieraczki włączę, dodam gazu, jadę. Przecisnął się, ja tu z przodu specjalnie sobie założyłem właśnie taki ten... nie wiem, jak to się to nazywa, te rurki takie, te wzmacniacze, kurde. No i że będę ich ogarniał od razu. O, któryś sprzęgło zatarł. To u Frika pewnie to. Fryjku tam pocisnął. O, pod górkę wbije. No to nas to najciekawie masz tam na zakrętach, jak się kręcą po pace. No, rzucę. Ja muszę trochę depnąć.
Więc poczekam na was na stacji. Bo mi świeci rezerwa, mogę stanąć zaraz. Dobra, ja sobie na razie długie zapalę, żebyście trochę coś tam widzieli. Drwone. Bo ciemno się zrobiło. Dobra, czwóreczkę zarzucimy i lecimy. Dobra, to my na Jara poczekamy sobie gdzieś tu. Co ona? Ja też tam będę musiał zjechać, więc... Green tu hamujemy zaraz. Mhm. No ta na stację też muszę zjechać niestety, bo... Na spokojnie. Bo chomiki spragnione. Dobra. Obrani zlatu, uciekły? Ręczny jest. No i znowu światełko. Zaraz powinien być zielone. Co tu za firma, proszę ja was. Jest. Ja się już zatankowałem jakby co. No to fit, no to super. Bo jeszcze green teraz... No jeszcze ja muszę. No to my zaczekamy właśnie, to gdzieś na greena wyjedziemy kawałek i staniemy na poboczu. Tylko tam prawdziwków nie zbierajcie na tym poboczu już. Dobra, wiem gdzie. Masz będzie tu miejsce dla wszystkich? Tu w prawo skręcasz. Chyba powinniśmy ją. Trochę jedzie Jaro. Tak, tak, tu widzę, widzę stację. Stój Jaro. Dobra, awaryjki poleciały. To pięknie wygląda, jak no się popatrzy. Nie, naprawdę. O, i bił. Cześć, niezłe dymy, niezłe, niezłe. Ej, kurde, powiem wam, że jak ogarnię tą ekipą się gra, to zajebiście. Ty, Dawidek, zawału bym dostał, człowieku. My tu śmiechy higraty, człowieku, stanąłeś, a ja jebreczny. Ja już hamulę, wszystko, redukcja, patrzę, stoi i mówię, ty, kurwa. Czy mu się lać zachciało, czy dobra, co? Dobra, jedź, Jaro, już. Mówisz? Tak. Co ci się stało z netem? Dobra. Dawidek? Co? Na sukę wyjaśniłeś? Co się z netem stało? Kurwa, na dole, wiesz co mi wypadł? Kabel z tego, z soketa. No to ładne dymy tam były, widzę. To nie jest kabel. O. Pewnie już tam ktoś dzwonił do elektrowni. Nie, 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 musiałem zejść na dół i kurwa wsadzić z powrotem kabel, nie? No, no. To ładnie, żeś go długo wsadzał. To widzisz, trochę gość ci czasu zajęło. 200 km zrobiliśmy. W sensie, że ten? O. Tego? Czekaj, jak my tu mamy? Friku jest ode mnie kawałek, 64. Jaro jest najdalej. 200. No tak, tu dzwonię, bo tu i tak na autostradę wjeżdżę. Nie, nie, no spoko, ja właśnie mówię, sprawdzam sobie, jak to właśnie działa fajnie. W Eurotrucku też tak jest? A, jest. A. Fajnie, bo jak się konwojem jedzie, zajebista sprawa. Sprawdzasz sobie, kto ile jest od ciebie. Można tak, sobie równe. Tylko, że traku jest właśnie synchronizacja. To, no, to miałem powiedzieć, że zaskoczył nas, jak pamiętam, pierwszy, drugi odcinek, jak jechaliśmy tutaj, można od siebie jechać, no, w odstępach, nie wiem, 20 metrów. Fakt, wiadomo, trzeba sobie tam informować siebie, że tam, nie wiem, będziemy zaraz stawać, czy coś w tym stylu, ale tak to można jechać, bo nie ma takich urywań. Ja pamiętam, jak się grało w Eurotrucka, to ja pierdzielę jechać, a przyczepa to tam latała. Niczym właśnie imigranty u Tomasa. Tak, dokładnie. No. I mówię, jeśli chodzi o optymalizację, naprawdę lepiej wygląda właśnie ATS. Tak, tutaj ATS. ATS jest dobry na konwoje. No, także dobrze, bo będzie tych konwoi więcej. Ty czekajcie, która godzina? 15 po, ale będę bokiem wchodził. Ile tam mamy do końca? 160. Stopy 160. Dobra, najwyżej czekajcie, jest która? 15, dobra, 4 minuty, jak nie dojedziemy przez 4 minuty, najwyżej sobie skończymy i to trudno, no. Taki będzie odcinek. Bo się nie wyrobimy, a tu na prawo, przez dobra. Spóźnisz trochę, nic nie będzie, gościu. Dobra, czwóreczkę. Nadrobisz furą, gościu. Wbijemy czwóreczkę, ładnie. O, dzisiaj tak nie nadrobi. Przy takim deszczu to... To niezły deszcz. To niezły deszcz. Właśnie ja no jak tam pogoda? Teraz ludzie nie będzie oszczędzać. Zimno, bardzo zimno. Ty, no u nas ale śnieg spadł nocy, nie? Znaczy teraz, akurat nie u mnie, nie, ale w dużej części Polski. Tak, ja patrzyłem właśnie tam koło mnie, w Szyrku i ten, to popadało śniegiem normalnie. No wiesz, u mnie padać padało, tylko że była na plusie temperatura i się od razu rozpuszczał, ale wiaterek dzisiaj naprawdę jest chłodny. To nie jest wyjść, tak trzeba go wyjaśnić na sukę. Z łokcia. Czekajcie, chwila. No co tam, misiu? No, ja zaraz przyjadę.
To niezły miś. No, za 5 minut wyjeżdżam. Pozdrów Karolina. Tak, no ale przecież ja widzę, że to odcinek nagrywasz. No, na rzeczy. Patelni dostanie, będzie miał. Dobra, buziaki. Dobra. O kurwa, ale mnie ściągło. Czekajcie, jedni słuchawki nie mogę znaleźć, pany. Jestem, halo. Chłopaki, będziemy musieli kończyć. Chodź, to jest most. Tu se na moście skończył, to jest fajny most. Dobra, to dawajcie i ja już zwijam. To nie zły Jaro. Fuck. Nie wyhamowałem na bramkę. Cześć Jaro. A jak przejechałeś bramki jak na Skandynawii? Cześć Jaro. Nielegalnie przejechałeś. Nielegalnie, to teraz imigrantów wiecie. To o to chodziło, żebym nielegalnie przyjechał, gościu. Ja rozumiem, dlaczego ty byłeś w Las Vegas, kurwa. Ty, gościu, ogarnij tych swoich farmerów, bo mi telefon co chwilę pika, kurwa. Tutaj staniemy gity. Tutaj, no. Dobra, to pięknie. Nie no, super wyszło. Dzisiaj jak wrócę, to sobie pojeździmy. Ja wracam za pół godziny, to możemy od razu lecieć w Spintilesa czy w coś, nie? No, spoko. Także gitara się... Dobra, stawaj. Ale piękny widok, ja pierdolę, nie? Koniec widok. No i wieczorem. Nie, silny jestem. Czekajcie, ja tu jeszcze fotę zajebię, nie? No raczej, tu musi iść taka. Typ fotografii, kurwa. Dobra, tu jeszcze ten. Ręczny zaciągnę. Czekajcie. Jebniemy sobie fotę. Na zakończenie odcineczka. Go. Gdzie jest green? Moje funki jeszcze pędzą. Tak się o kurde, spoko, wszystkich chyba nie obejmę. Zdjęcie. Ja obejmę. O tyłu bym musiał. Bo ty wiesz, ty z przodu, nie? Aha. Ty masz lepiej. Hmm? To poczekajcie, coś to najwyżej się później ten. Dobra, ja jeszcze już szybko fotę cykam i... Ale piękny. Tam wschód, zachód słońca, no tak, co ja mówię teraz. O tej godzinie. Ja mówię wschód i zachód. To nie dobra, także kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam do chłopaków, linki macie w opisie, do kolejnego odcineczka, no tam ładnie, żeś green bokiem chodził, na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć. Ej, cześć.